Karnowski to program Co w Polsce. Zapraszam na wspólne przejrzenie najnowszego wydania tygodnika sieci. O tyle ciekawego, że tym razem bardzo dużo spojrzeń za kulisy, takiego sprawdzenia, jak jest naprawdę, a to przecież w prasie lubimy najbardziej. Na okładce kulisy awantury w radiowej trójce i teza o tym, że w tej sprawie, w tej historii, w tym skandalu nic nie jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, jak to przedstawiły. Największe media. Doskonali dziennikarze Marek Pyza i Marcin Wikło zaglądają za kulisy i czytamy: Nowy świat na gruzach starej trójki. Dlaczego? Wielu by chciało tę historię uprościć do ordynarnej cenzury. Jest piosenka Kazika z tekstem napastliwym wobec Jarosława Kaczyńskiego, więc dyrekcja trójki ją po prostu wycina. Tak to rzeczywiście. Dodaje od siebie opowiadają największe media, i to jest przekaz, który lotem błyskawicy rozszedł się po mediach społecznościowych, dając sygnał do politycznej wojny i przyczynek do falowych odejść ze stacji. Takie spłycenie jest jednak manipulacją, stwierdzają autorzy, bo temat staje się wielopłaszczyznowy i prawie nic w nim nie jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka i ucha. A warto poznać całą prawdę. I czytam. Tomasz Kowalczewski, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, mówi nam, że tego wydania listy słuchał w domu. Był piątek, 15 maja 2020 roku, tuż przed godziną 22. Nagle usłyszał charakterystyczny dżingiel zwiastujący nowość na liście. Pomyślałem sobie, że wydarzyło się coś niezwykłego, skoro mamy premierę od razu na pierwszym miejscu. Opowiada nam w swoim gabinecie. Potem sprawy potoczyły się szybko. Jeszcze w nocy napisał do Piotra Meca, ówczesnego kierownika redakcji muzycznej SMS-a: Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie. Tu z tekstu jednoznacznie wynika, że ten SMS nie był y, motywowany jakimiś cenzorskimi zapędami, ale chęcią zatrzymania ewentualnej nieprawidłowości związanej z możliwym fałszerstwem na liście. Jak się to dalej potoczyło, mniej więcej Państwo wiedzą. Ale z tego artykułu wynika bardzo ważna teza, otóż być może było to wszystko sprowokowane. Chodziło o to, żeby dziennikarze, którzy i tak się szykowali do odejścia do nowej spółki o nazwie Nowy Świat, Nowego Radia, które zakładają, aby ci dziennikarze odeszli z ogromnym hukiem. No i można powiedzieć, ta operacja się udała, ale czy tak do końca, czy straty nie są też duże, o co naprawdę chodziło, jaką jakie role grali poszczególni aktorzy? O tym w artykule Marka Pezy i Marcina Wikło. Sporo y, takiego aktorstwa także w polskiej polityce. Operacja Dubler Stanisław Janecki stwierdza, że zamiana Małgorzaty Kidawy Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego dalece wybiega poza partyjne cele platformy. Tutaj tak naprawdę chodzi o przywrócenie świata trzeciej RP i to w tym wymiarze z lat 90. Ta brutalność Rafała Trzaskowskiego, ta jego pewność siebie. Przechodząca bardzo płynnie i bardzo często wpychę ma właśnie przywrócić świat nieomylnych autorytetów, bóstw, które należy czcić, i wyboru, który jest bardzo, bardzo pozorny. Nie mówiąc już o wolności słowa, e, która jest wolna tylko z pozoru. Ciekawy artykuł Stanisława Janeckiego. W tym temacie głos zabiera też Jan Pietrzak. Rafał Trzaskowski na prezydenta Wisła mówi nie na marginesie dodaje znany autor i ceniony pieśniarz, satyryk. Złośliwcy twierdzą, że on ucieka od warszawskich problemów, śmieci, deficytu, skradzionych kamienic, awarii, trujących ścieków, zagubionych obietnic, a zwłaszcza od Strefy relaksu. Jan Rokita spogląda na to jeszcze inaczej. Marzeniem Rafała Trzaskowskiego czytam nie jest wcale rozprawienie się z przewinami i słabościami Andrzeja Dudy, ale wywołanie efektu antypisowskiego plebiscytu, który w drugiej turze miałby przynieść sukces obecnemu prezydentowi. Warszawy. Autor stawia tezę, że Rafałowi Trzaskowskiemu trudno będzie w tej kampanii, bo stał się symbolem niezwykle progresywnego, takiego radykalnego skrzydła, nawet w samej Platformie Obywatelskiej. Jego miłość do ideologii LGBT, jego ataki na różne rzeczy związane ze światem tradycyjnych wartości będą go w tej kampanii. Doganiały. Jeszcze spojrzenie na sprawy międzynarodowe, ale z polskim bardzo silnym, kluczowym, można powiedzieć, wątkiem. Dlaczego amerykańska ambasador w Polsce, pani Georgette Mosbacher, zdecydowała się zasugerować w jednym z wpisów internetowych, że Polska mogłaby przejąć broń atomową, amerykańską, oczywiście wojskową, dziś znajdującą się na terenie Niemiec? O co w tym chodzi? Czy naprawdę mamy szansę na takie wzmocnienie naszej obronności? Czy to w ogóle jest możliwe. Według Marka Budzisza to wystąpienie nie było przypadkowe, ale jest częścią wielopoziomowej, globalnej rozgrywki, w której Polska niestety nie jest najważniejszym elementem, lecz być może jest w stanie coś przy okazji osiągnąć. Tą rozgrywką jest amerykańska gra z Chinami. Tam naprawdę trzeszczy na wielu poziomach. No i tutaj pytanie o sojusze, o bloki, które budują Amerykanie. Jeśli Niemcy nie chcą w tym Zagrać to być może jest tu miejsce dla Polski. Bardzo ciekawy, pogłębiony i też patrzący za kulisy, jak Państwu obiecałem, teksty. Między optymizmem a szaleństwem to z kolei spojrzenie Aleksandry Rybińskiej na epidemię koronawirusa. Jak to wygląda w poszczególnych światach na? Różnych kontynentach. Nowa Zelandia, czytam, świetnie poradziła sobie z pandemią, ale może za to zapłacić wysoką cenę, bo jej gospodarka niemal całkowicie stanęła w miejscu. Szwecja zamiast leczyć u śmierca chorych na COVID-19 emerytów, a władze Meksyku i Brazylii są oskarżane o bagatelizowanie pandemii i zaniżanie liczby zgonów. Prezydent Madagaskaru rozdaje obywatelom ziołowy lek własnego autorstwa, a Indie, gdzie ponad miliard trzysta milionów ludzi spędziło tygodnie w izolacji, powoli wracają do normalności. Wniosek nie było tu prostej odpowiedzi, a Polska na tym tle poradziła sobie naprawdę nieźle. Redakcja tygodnika sieci poleca też akcję Kupuję bo Polskie. Maciej Wojsko stwierdza, to deklaracja prosta i jasna pokazuje, że należy nam w codziennych wyborach na wsparciu polskiego przedsiębiorcy, polskiego produktu, a w, ostatecz a w ostateczności na wsparciu polskiej gospodarki i naszych własnych domowych budżetów. Stawką w tej grze jest pomyślność naszej gospodarki i to jak szybko uda nam się przezwyciężyć korona kryzys. Redakcja dołącza też do tego wydania specjalną naklejkę, kupuję, bo polskie. Myślę, że może być z tego duża ciekawa akcja. Podobnie jak z dobrym odzewem spotkała się oferta prenumeraty tygodnika sieci na cały rok w cenie abonamentu półrocznego. Redakcja podkreśla, że ten odzew czytelników był wyjątkowy. Jeśli Państwa w tym gronie nie ma, to zachęcam. Dziękuję za to spotkanie. To był przegląd tygodnika sieci, to był program Co w Polsce. Do zobaczenia, do usłyszenia.